Witajcie w kuchni Joli. Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Przepisy Joli, wyzwanie Breaking Cake. Na czym polega wyzwanie? Do współpracy zaprosiliśmy ludzi zawodowo zajmujących się kuchnią. Zaproszeni goście przygotują po dwa dania. Każdy weekend, w sobotę i w niedzielę o godzinie 17 na kanale YouTube Przepisy Joli opublikujemy nowy film uczestnika. W niedzielnym filmie do wyzwania uczestnik nominuje kolejną osobę i to Wy decydujecie, kto wygra. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie aktywności pod każdym filmem na YouTube. Nagrodę otrzyma całkiem nowy grill Breaking Cake, statuetkę i będzie musiał zorganizować grilla dla wszystkich pozostałych uczestników wyzwania. Zaczynamy! Witajcie, nazywam się Kasia Ryniak. Bardzo lubię, jak mnie nazywają Francesca, to ze względu na moją totalną obsesję Italią. Taki przydomek zyskałam, co mi się bardzo, bardzo podoba. Zajmuję się głównie produkowaniem pasta fresca. Robię to dla wielu restauracji, jestem pasta chef tak zwanym. I generalnie prowadzę również warsztaty w tym zakresie, więc tutaj można mnie uznać za królową makaronu, jak zostałam nominowana chlebnie w poprzednim odcinku. Absolutnie akceptuję nominację do królowej makaronu we Wrocławiu. Kasię nominował Marcin, który w poprzednich odcinkach przygotował łososia i szaszłyki. Aby sprostać wyzwaniu, dzisiaj dla Was przygotowałam tagliatelle kasztanowe z kremem z kasztanów i piersią z kaczki, którą sobie przygotowaliśmy na krwisto na naszym wspaniałym grillu. Żeby wyszedł nam makaron, potrzebny nam jest gluten. Wielokrotnie ludzie pytają o makaron bezglutenowy, robiony ręcznie. Jest to bardzo ciężkie, tak? Więc tutaj samej mąki kasztanowej takiego makaronu nie wykonamy. Musimy go połączyć z mąką pszenną w dowolnych proporcjach. My akurat zrobiliśmy tam w proporcji 1:2. Musimy mieć raczej jajka, tak? Które dodają zdecydowanie smaku. Również podkreślają kolor takiego makaronu. Przede wszystkim smaku. Także zarabiamy ciasto, wałkujemy albo wałkiem, albo maszynką, jeżeli ktoś taką maszynkę posiada. No i wykrawamy sobie tagliatelle, najlepiej ręcznie, bo każdy nudl, który ma swój kształt, powoduje, że smakuje to inaczej. Sos układa się inaczej, jest lepsze doznanie kulinarne, jeżeli kosztujemy sobie właśnie makaronu wykrojone ręcznie. To nasz język wyczuwa. Bo sos układa się inaczej. Gotujemy go, taki świeży makaron, niecałą minutę nawet. On tylko ma lekko zmienić kolor i wyciągamy go nie płucząc, tylko wyciągamy go prosto do patelni z tłuszczem albo z sosem, który mamy przygotowany wcześniej. Podlewamy ten makaron w tej patelni wodą z gotowania, żeby on jeszcze sobie doszedł w tej patelni, jeżeli chodzi o chrupkość, ale przede wszystkim, żeby nabrał smaku z tego, co mamy właśnie w patelni. W naszym przypadku to był tłuszcz z kaczki. Bazą do większości reguły sosów włoskich jest tak zwane sofrito, czyli mieszanka cebuli, selera naciołowego i marchwi. My w naszym przypadku postąpiliśmy tak samo, mianowicie najpierw upiekliśmy kasztany na naszym grillu, te kasztany przestudzone obraliśmy i przygotowaliśmy sobie jeszcze przed rozpoczęciem smażenia sofrito. No i już te warzywa doprowadzone do żądanego koloru łączymy z kasztanami, które mamy upieczone na grillu, zalewamy bulionem aromatycznym, najlepiej właśnie przygotowanym na palonych warzywach. Dodajemy pieczone jabłka, które również przygotowaliśmy sobie wcześniej na grillu. No i w ten sposób gotujemy aż do miękkości wszystkich składników. Następnie blendujemy. No i przyprawiamy, prawda? No myśmy w naszym przepisie dodali jeszcze peperoncino. Oczywiście można sobie dodać rozmarynu, tymianku, jak tam fantazja poniesie. No my chcieliśmy troszeczkę tutaj pikantności jeszcze wydobyć z tego sosu do tej kaczki. Piersi z kaczki, no przed powiedzmy rozpoczęciem pracy z ciastem powinniśmy sobie zamarynować. Czyli nacinamy skórę, tak żeby nie uszkodzić mięsa, samą skórę nacinamy. Następnie obracamy mięsem w górę i solimy, pieprzymy i obkładamy ziołem, który
które sobie wybraliśmy do naszego smaku. My akurat tutaj stwierdziliśmy, że rozmaryn będzie nam pasował. I tą kaczkę sobie zostawiliśmy w temperaturze pokojowej przez około godzinkę. Kaczkę obsmażamy sobie na grillu w tej patelni żaroodpornej na dosyć wysokiej temperaturze. Chcieliśmy wytopić tłuszcz, który później nam się przydał do obsmażenia naszych nudli kasztanowych. Kaczuszkę jeszcze obsmażamy przez chwilę na ogniu z rozmarynem. Tutaj jest bardzo istotne, aby korzystać z termometru, ponieważ na temperaturę grilla możemy kontrolować, ale tak nasze wyczucie będzie nieodzowne i po prostu nie zostawiamy tej kaczki pod żadnym warunkiem. Czyli w momencie, kiedy uzyskaliśmy chrupkość skórki na tej kaczce, przerzuciliśmy sobie na chwilę na drugą stronę, no i momentalnie sprawdzaliśmy temperaturę, którą chcieliśmy uzyskać. To było 60-65 stopni i to już jest kaczuszka, która jest taka krwista, idealna. Ściągamy z grilla, ona sobie jeszcze dochodzi, bo zanim zatrzyma się proces gotowania, to jeszcze jest chwilka. Wyłożyliśmy krem z kasztanów na dno talerza, stukając talerzem, żeby nam się to ładnie, równiutko rozłożyło. Następnie obsmażone nudle na tyle, ile się udało, ułożyliśmy dekoracyjnie na tym kremie, a na to ułożyliśmy pokrojone piersi z kaczki. No to takie gotowe danie, które będzie pyszne, możecie się o tym przekonać sami w domu. To jak takie danie Wam wyjdzie, będzie smakowało, to ja proszę o lajka, bo ja bardzo chcę tego grilla wygrać. A już jutro o 11:00 Kasia przygotuje niesamowity rosół.